Bardzo miło mi powitać Państwa i mojego gościa, Artur Firlej, znany już naszym widzom i słuchaczom, doktorant w Instytucie Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca akademicki, językoznawca, nasz ekspert w programie znanym już Państwu Pokaż mi język. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj skupimy się na czasie, który zbliża się wielkimi krokami, czyli Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Czy to jest też taki czas, że jest tam miejsce na błędy językowe? Tak, zważywszy na to, że piszemy kartki świąteczne, tak? Chociaż dzisiaj może korzystamy z innych mediów. Pisaliśmy. Wysyłamy życzenia, tak? Więc no chociażby, żeby nie zrobić tego błędu w języku SMS-owym. Bo no podejrzewam, tak, albo, że ta forma będzie jednak częstszą. Albo też mailem możemy wysłać życzenia, prawda? Tak, wysyłamy maile, czy być może załączamy jakieś życzenia na portalach społecznościowych. No i jak piszemy mailem, to zaczynamy od witam. Właśnie, temu też trzeba poświęcić jakiś odcinek. Tak, to oddaję panu głos. Skupmy się na pisowni. Czy pisujemy Święta Bożego Narodzenia wielką literą, czy też małą literą? Bo to jest bardzo duży problem. A to nie może być intencjonalne? Ci, co chcą, to piszą małą, ci, co nie, to dużą? Niestety zasady ortograficzne są tutaj bezlitosne, więc nie ma tej możliwości lawirowania pomiędzy wielkimi a małymi literami. I piszemy wyłącznie święta małą literą, Bożego Narodzenia wielką literą. To udało nam się, panie Kubo, tak napisaliśmy dzisiaj. Święta to jedynie dodatek, tak? A nasze święta to Boże Narodzenie, w związku z tym tylko Boże Narodzenie zapisujemy wielką literą. Czy to znaczy, że jeśli ktoś napisze Święta Bożego Narodzenia, wszystkie te trzy słowa dużą literą, to popełni błąd duży? Błąd ortograficzny, po prostu. Bo rzeczywiście dzisiaj skupiamy się na ortografii i na zapisie. Tak jakby napisał Jurek przez U zamknięte. Tak. Chociaż to już błąd do takiego dużego kalibru. Aha, czyli są jednak błędy małe i duże. Tak, wydaje mi się właśnie, że pisownia wyrazów z okreskowanym, czy z RZ, rzec kropką, CH, no to jednak jest większy kaliber, aniżeli mała czy wielka litera. No tak. Wigilię można zapisać można zapisać ją dużą literą albo małą literą. To zależy zapewne od czegoś. Tak. Jeżeli Wigilię rozumiemy jako 24 grudnia, to wtedy zapisujemy wielką literą. Natomiast jeżeli mamy na myśli kolację wigilijną, to wówczas małą. Czyli jeśli święto, to dużą. Tak. Jeśli wieczerza, to małą. To małą literą. Mhm. Mhm. I tutaj jest takie subtelne rozróżnienie pomiędzy tym, bo na przykład możemy powiedzieć zdanie: w tegoroczną Wigilię będę miał wielu gości na Wigilii. Pierwsze użycie słowa Wigilia będzie wielką literą, tak, w tegoroczną Wigilię, natomiast będę miał gości na Wigilii, no to wtedy małą literą. Bardzo jasno wytłumaczone, bardzo jasno. Wiem, pani redaktor lubi, jak daje przykłady. Lubię przykłady wagę i ciągle mi ich mało. Małą literą zapisujemy też Wigilię w znaczeniu dzień poprzedzający jakieś święto. Na przykład mamy Wigilię Wszystkich Świętych, tak, która przypada dzień wcześniej. Albo można powiedzieć, dzisiaj jest Wigilia moich urodzin, które przypadają jutro. Więc wtedy też zapisujemy małą literą. Jak sprawa ma się z Sylwestrem? To właśnie, to proszę mi nie zabierać mojej pracy. Jak sprawa ma się z Sylwestrem? Sylwester to imię męskie. Wtedy zapisujemy oczywiście wielką literą. Natomiast Sylwester w znaczeniu bal noworoczny, tak, to nie jest święto. Więc analogicznie do takich obrzędów, bym powiedział, rozrywkowych jak Andrzejki, Mikołajki, Walentynki, wtedy zapisujemy małą literą. Mhm. Czyli idziemy na Sylwestra? Małą literą. Mhm. Idziemy do Sylwestra, tak? Jeżeli ktoś ma tak na imię, no to wiadomo, że zapisujemy wielką literą. Chyba, że go nie lubimy. To wtedy małą, tak? Chcąc go zdeprecjonować. A jak z Nowym Rokiem, panie Arturze? No właśnie, Nowy Rok w znaczeniu święta, które przypada 1 stycznia, zapisujemy wielką literą. Natomiast jeśli życzymy komuś spełnienia marzeń w nowym roku, mamy na myśli wtedy cały nowy rok, to zapisujemy małą literą. Chyba, że chcemy, żeby te marzenia spełniły się tylko 1 stycznia. Tak? To złapał mnie pan na błędzie, bo jak ja życzę, składam i piszę życzenia szczęśliwego nowego roku, to piszę dużą literą, a mam na myśli całe 365 dni. A to wtedy mało. A powinno być małą. No tak, ale jest. To ktoś, kto nie zna tych zasad, nie pomyśli: Boże, jak ona mi źle życzy. Myślę, że nie. Jest tutaj pewna doza tolerancji dla tego błędu. Tym bardziej, że mówimy tylko o zapisie, tak? Mikołaj.
No, święty Mikołaj. Co prawda już był, ale on ma prawo przychodzić aż do 2 stycznia. Święty Mikołaj jest jeden. Mhm. Jego zapisujemy wielką literą. Ale jeden i tak wszystkie dzieci jest w stanie obdarować? No, dlatego jeżeli mówimy o Mikołaju, za którego przebiera się dziadek, wujek, być może ojciec, to wtedy zapisujemy małą literą. A jak mówimy, że przyszedł dzisiaj do moich dzieci święty Mikołaj, to jak piszemy? To wielką literą. W każdym razie wielką literą zapisujemy Mikołaja w znaczeniu ikony popkultury, tak? No i świętego. I świętego Mikołaja. No właśnie, bo nie można zapominać, że przecież na przełomie III i IV wieku żył przecież święty Mikołaj, tak? Tylko wtedy święty zapisujemy małą literą, analogicznie do świętego Pawła, świętego Piotra czy innych znanych świętych. Podsumowując, wielkimi literami zapisujemy po prostu nazwy świąt, dni świąteczne, na przykład Boże Narodzenie, Nowy Rok czy Gwiazdka, tak? No, tam skąd pochodzę, czyli w Wielkopolsce raczej używamy tego ostatniego określenia, gwiazdka na Boże Narodzenie, tak. Mhm. Pięknie. To jest regionalne. Pięknie. No i też tutaj warto dodać, że w Poznaniu, czy w ogóle na zachodzie Polski, do dzieci przychodzi gwiazdor, a nie święty Mikołaj. A od kiedy przychodzi gwiazdor? Tak więc w Poznaniu jest takie rozróżnienie. Święty Mikołaj przychodzi 6 grudnia, a gwiazdor 24. Mhm. A kiedy ta tradycja się zaczęła? Gwiazdorska? Myślę, że to jest związane z zaborem pruskim. Och, aż tak dawno. Więc to jest wiek XIX. I tutaj pamiętam, że kiedy przyjechałem do Krakowa 13 lat temu, to właśnie usłyszałem, że święty Mikołaj przychodzi i 6 grudnia, i 24. Nie, no pod choinkę to aniołek przynosi prezenty. To jeszcze inaczej. To jest pan niezorientowany. Mam coś spytać? Właśnie się zastanawiam. Cały czas mówi pan małą literą, wielką literą, a ja słyszałam, że czasami mówimy z wielkiej litery, z małej litery. I jednego jestem pewna, że jedna forma jest błędem. Chyba nawet wiem, która, ale wolę to usłyszeć od pana. Słusznie pani redaktor zauważyła. Rzeczywiście mówimy wielką literą, dużą literą, małą literą, albo od małej litery, czy od wielkiej litery. Te wszystkie warianty są poprawne. Natomiast z wielkiej litery to jest rusycyzm. To jest kalka z języka rosyjskiego. Czy mogę powiedzieć z balszoj bukwy? Właśnie, wyjęła mi to pani z ust, tak. Jest to rusycyzm składniowy, faktycznie, i z balszoj bukwy. I raczej jest to uznawane za błąd, tak? Bo ja muszę przyznać się panu do tego, że mam z tym problem. I jak mam powiedzieć z wielkiej litery, czy małą literą, czy wielką, to przypominam sobie, jak to brzmi w języku rosyjskim i wiem wtedy, że to jest błąd i mówię inaczej. Ale jak nie przypomnę sobie tego słynnego z balszoj bukwy, to wtedy mam kłopot. No tak sądziłem, że pani redaktor właśnie włada językiem rosyjskim, więc... Może to za dużo powiedziane, ale jestem z tego pokolenia, gdzie uczyliśmy się języka rosyjskiego, który zresztą, muszę powiedzieć, jest pięknym językiem w moim odczuciu. I jest tak melodyjny i jest taki przyjazny. Wbrew historii i przekazom książek historycznych. A to studenci mi kiedyś zwrócili uwagę właśnie na tym wykładzie, który prowadziłem, Literatura kraju rad, który się odnosił właśnie do literatury rosyjskiej i kultury, że zdarza mi się powiedzieć z wielkiej litery, czyli też właśnie ta kalka językowa dziś mi się zdarzyła. Kilka razy, tak. I z balszej bukwy. Typografowie mówią, że duża litera to wersalik, albo inaczej majuskuła. Natomiast o małej literze mówią miniskuła. Mamy jeszcze oczywiście kapitaliki, no ale to już jest taka kwestia bardziej edytorska. Takie bogatsze. Tak. Znaczy kapitalik można powiedzieć, że ma wygląd wersalika, ale wysokość małej litery. Czyli jeśli ktoś krzyczy pisząc SMS-a, to pisze wersalikami. Tak. Jest taki dokument Rady Języka Polskiego, wydany w roku 2005, pod tytułem Zasady pisowni słownictwa religijnego. I to jest, można powiedzieć, taka instancja rozstrzygająca właśnie na temat tych kwestii, które poruszyliśmy. Ale skoro odnosi się ten dokument do słownictwa religijnego, to też przenosi się na język powszechny, tak by można powiedzieć, tak? Niereligijny. Tak, oczywiście. Tak, bo tam mamy właśnie nazwy świąt, obrzędów, tak? Nie wiem, części mszy świętej i tak dalej. Cały ten dyskurs właśnie religijny. A czy Kościół się z tym zgadza?
Nie ma wyjścia, zdaje się, bo jak mówię, to jest rzeczywiście instancja rozstrzygająca i Kościół w oficjalnych dokumentach no, musi się stosować do zasad ortografii, które są w tym dokumencie. Tam są nawet takie przecież niuanse, jak to, czy zapisujemy święta Bożego Narodzenia, czy uroczystość Narodzenia Pańskiego. Tak? A jeżeli uroczystość Narodzenia Pańskiego, to czy narodzenie jest z wielkiej, uroczystość z małej, czy może odwrotnie, tak? Więc, jak jest? Analogicznie do święta Bożego Narodzenia. Święta z małej, więc uroczystość Narodzenia Pańskiego, uroczystość z małej, Narodzenia Pańskiego wielkiej. Chciałem powiedzieć jeszcze parę słów na temat Wigilii samej, tego słowa, etymologii. Bo z łaciny Wigilia, pisane przez V, oznacza czuwanie, stróżowanie. Natomiast Wigil to jest straż. Czasownik odpowiedni, Wigiliare, to jest właśnie czuwać. Bo czekamy na pierwszą gwiazdkę. Tak. W Poznaniu na Gwiazdora, a my na Aniołka. Oczywiście. To mnie pani uświadomiła dzisiaj. Na półkuli północnej, 25 grudnia, to jest najkrótszy dzień w roku. I od tego dnia kolejne dni są coraz dłuższe. Właściwie odradza się słońce i tak sobie myślę, czy to nie jest przepiękna metafora Bożego Narodzenia. Najkrótszy dzień w ciągu roku, jajku, żeby już był coraz dłuższy.